Cześć, witam na kanale, z tej strony ponownie Bomer. W związku z obecnymi przecenami w sklepie Ślimaka dostaję od Was całkiem sporo zapytań, które pojazdy najbardziej opłaca się kupić. I powiem otwarcie, że nie miałem w planach robić takiego materiału, jednak widząc jakie jest Wasze zainteresowanie w tym temacie, postaram się coś Wam podpowiedzieć. Dlatego dzisiaj 10 najbardziej opłacalnych pojazdów w obecnej wyprzedaży. Zanim jednak do tego przejdziemy, pamiętajcie, iż jeżeli chcecie mnie wesprzeć i podoba Wam się to, co robię, to pozostawienie lajka, suba, komentarz pod tym materiałem będzie niezwykle pomocne i z góry za wszystkie Wam dziękuję. A druga kwestia to oczywiście mój serwer Discord, na który serdecznie Was zapraszam. Link macie oczywiście w opisie materiału, a ja jeszcze tylko dodam, iż tam macie bezpośredni kontakt do mnie, możecie coś napisać, ja oczywiście wszystko czytam i zawsze staram się odpowiedzieć, jeżeli są jakieś nurtujące pytania. Także jeszcze raz zapraszam Was serdecznie na mój serwer, a ja już nie przedłużam i przeskakujemy do listy 10 pojazdów, które według mnie są najbardziej opłacalne w obecnej wyprzedaży. Numer 10 na mojej liście to Spitfire Mark 9E LF Wisemana, chyba tak to się czyta, w drzewku izraelskim. I jest to piekielnie dobry samolot, a wręcz bym powiedział jeden z najlepszych Spitfire'ów w całej grze. Bardzo dobrze się wznosi, świetnie się kręci, jest mocno uzbrojony, także jest to maszyna praktycznie na każdą okazję i jest to całkiem dobry zakup. Numer 9 na liście to kolejny samolot, tym razem jest to jednak drzewko brytyjskie, i tutaj mamy Wyvern S4. I ponownie bez zaskoczenia to również bardzo mocny zawodnik, z którym naprawdę trzeba się liczyć, gdy jest w powietrzu, szczególnie w bitwach mieszanych. Ale oczywiście to nie jedyne jego zastosowanie, bo w bitwach lotniczych również często go widuję i z tego co widzę, tam też dobrze sobie radzi. Na pozycji 8 mamy Somuę SM. I pomimo tego, iż jest to czołg ciężki, to naprawdę nie dostrzegamy i nie odczuwamy tego aż tak bardzo. Mobilność jest znacznie lepsza niż naprawdę w większości czołgów ciężkich. Dodatkowo mamy jeszcze tutaj automat ładowania i przeładowanie co 4 sekundy. Także do badania francuskiego drzewka pojazdów naziemnych będzie świetnie się nadawał, a dodatkowo gra na nim jest całkiem przyjemna. Na 7 lokacie znajduje się IS 6 i w sprawnych rękach to jest prawdziwe monstrum. Jeżeli ten czołg po prostu cały czas się porusza, cały czas jedzie do przodu, nie kampi, to potrafi być dosłownie mordercą. A jeżeli jeszcze trafi nam się down tier, to w tym momencie zabawa jest na tyle przednia, że ten pojazd po prostu zasługuje, aby trafić na tą listę. Numer 6 to T29. Ja jestem naprawdę czasami w szoku, ile ten pojazd potrafi przyjąć, zanim się go zniszczy. W pojeździe mamy aż 6 załogantów, bardzo dobrą armatę, dodatkowo świetny pocisk i na dachu jeszcze 50. Czego chcieć więcej? Według mnie cud, miód i orzeszki. Jesteśmy w połowie listy, czyli lokata 5 i tutaj Roycat 105. Wyobraźcie sobie pojazd na 9.3, który posiada termo, super armatę, świetny pocisk i do tego jeszcze naprawdę fajną mobilność. Według mnie jedna z ciekawszych propozycji do badania drzewka brytyjskiego. Wracamy do Niemiec i pozycja 4, czyli tuż za podium, Tygrys 2H SLA. Grając standardowym Tygrysem 2H najbardziej odczuwamy jego pancerz wieży, no i mobilność. A w tym przypadku mamy zupgrade'owane oba te parametry, czyli dodatkowe płyty na wieży i mocniejszy silnik. Także dla osób, które kochają Tygrysy, to jest po prostu must have. No i w końcu przechodzimy do ścisłej czołówki, czyli podium, pozycja numer 3 to K9 Vidar. I jest to pojazd na 8.0, który posiada dalmierz laserowy i termowizję. Więc jeżeli połączycie te dwa elementy, to wiecie, co może się wydarzyć. Przez masę osób jest to uważany za pojazd OP właśnie ze względu połączenia tych dwóch parametrów. I według mnie w przyszłości może się zdarzyć tak, że ta jednostka trafi wyżej, jednak nawet to nie sprawi, że będzie gorsza, bo nawet jeżeli będzie w przyszłości na 8.3, będzie to dalej piekielnie mocny zawodnik. Numer 2 na mojej liście to Turm 3. I osobiście nienawidzę spotykać tych pojazdów w grze, bo nie posiadają totalnie żadnego pancerza Jeżeli wy pierwsi do niego wystrzelicie, to często jest tak, że pocisk przechodzi na wylot, nic mu nie robi, a on z uśmiechem po prostu was rozwala. I to jest tak denerwujące w tym pojeździe. Dobra mobilność, fajne dodatkowe uzbrojenie, całkiem mocny pocisk i w miarę szybki reload. To sprawia, że ten pojazd jest naprawdę bardzo trudnym przeciwnikiem i świetnym dla osób, które uwielbiają taką bardzo szybką rozgrywkę. A zwycięzcą tej wyprzedaży według mnie jest VRCC Centauro. Tutaj naprawdę można bardzo dużo powiedzieć dobrego o tym pojeździe i nie chcę was zanudzać. Po prostu jest świetny w tym, do czego został stworzony i niestety ciężko go też zniszczyć przez to, że nie posiada pancerza i to jest podobna sytuacja jak w przypadku Turma. Nadal jednak mamy parametry, które są bardzo dobre, no i do badania drzewka włoskiego nie znajdziecie chyba lepszego rozwiązania. No i okej, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o moją listę pojazdów, które polecam na obecną wyprzedaż. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie i czy może kupiliście już jakiś pojazd, albo dopiero to zrobicie. Także ja już się z wami żegnam, dzięki, że byliście, trzymajcie się, cześć!